Cześć, witam w kolejnym odcinku Q&A. Dzisiaj małe uzupełnienie dotyczące tematyki poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o krzyżówkach pstrąga i ryb łososiowatych. Dodatkowo parę słów na temat tajemniczego efektu Ebnera, o którym wspomina jeden z naszych stałych oglądaczy. Jeśli interesuje Was ta tematyka, to zapraszam. No właśnie, kolega Johnny Avocado pisze do mnie następujące słowa. Dziękuję za wszystko, mam takie przemyślenia i przy okazji prośba o dopełnienie, wytłumaczenie wątku poliploidalnych pstrągów. Faktycznie są one niepłodne, ale czy nie podejmują próby tarła? Czy w ogóle nie wytwarzają gamet, czy wytwarzają, ale niezdolne do zapłodnienia? Bo jeżeli dochodzi do bezowocnej próby odbycia tarła osobników płodnych z bezpłodnymi, mamy do czynienia z marnotrawieniem materiału genetycznego. Taka sytuacja również może wpływać negatywnie na populację w danym środowisku. Teraz chciałem się zapytać, a może podzielić, chodzi o efekt Ebnera. Czy kiedyś przewinął się Panu ten temat? Rzekomy wpływ ekspozycji zapłodnionej ikry łososia na pole magnetyczne lub elektrostatyczne, tak przynajmniej przedstawiają materiały, ma indukować jakiś typ ekspresji pierwotnych dzikich genów. Ryby wyrosłe, rozumiem z tego eksperymentu, miały wyglądem i zachowaniem przypominać jakiś wymarły aktualnie gatunek, ponoć bardziej agresywny i silniej wybarwiony. Efekt ten ma się też objawiać w zbożach. Tutaj link. Pozdrawiam serdecznie, dużo dobrego. No tak, kolego, więc po pierwsze odpowiadam na część pierwszą pytania, czyli czy dochodzi, czy w ogóle te poliploidalne, czy konkretnie triploidalne pstrągi osiągają dojrzałość płciową i wytwarzają gonady? No nie, dlatego o tym już mówiłem w tym odcinku. Dlatego są takie cenne jako materiał zarybieniowy w pewnych okolicznościach, czyli w takim miejscu, gdzie jest to taki zabieg trochę chirurgiczny, czyli wpuszczamy ryby, które mają zostać odłowione przez wędkarzy, a mają się nie rozmnażać i mają się nie krzyżować z lokalną populacją, tak żeby nie psuć jej genów. Dlatego też triploidy nie są płodne, czyli nie wytwarzają gonad. Dzięki temu nie tylko mamy efekt taki, że nie krzyżują się z miejscową populacją, ale również rosną szybciej. Przedstawiłem w poprzednim odcinku taki wykres, którym widać różnicę w tempie wzrostu diploidalnych pstrągów i triploidalnych pstrągów w tym samym środowisku. Widać od razu, że ryby diploidalne, czyli normalne, takie, które żyją w tym miejscu, rosną wolniej, dlatego że sporo energii tracą na wytwarzanie gonad i samotarło, prawda? Więc przestają przeważnie żerować całkowicie, na kilka dni na pewno, jedne dłużej, drugie krócej nie żerują, ale w każdym razie przestają żerować i oczywiście sporo wysiłku, sporo energii idzie na wytworzenie gonad, więc one rosną wolniej od tych triploidalnych. Triploidy nie wytwarzają gonad, więc nie mają szans skrzyżować się z tymi lokalnymi populacjami. W związku z tym nie zachodzi taki problem, jak tutaj kolega tu poruszył, czyli czy dochodzi do bezowocnej próby odbycia tarła płodnych z bezpłodnymi. One po prostu nie są płodne, nie mają gonad, nie przystępują do tarła, więc raczej nie przeszkadzają w tarle tych osobników diploidalnych. Za to, ponieważ rosną szybciej, są trochę bardziej agresywne i potrafią wyganiać te osobniki lokalne, miejscowe, zajmować ich stanowiska i stanowią bez wątpienia dla nich konkurencję pokarmową. Dlatego takie zabiegi też muszą być przemyślane i dobrze trzeba obserwować wyniki tych zabiegów i tak dalej. Więc zawsze to jest jakieś ryzyko. Teraz jeśli chodzi o efekt Ebnera, to szczerze mówiąc ja nie słyszałem o tym, ale poczytałem sobie trochę w necie na ten temat. No to dość ciekawie to wygląda, nawet sensacyjnie. Natomiast dla mnie to wygląda bardziej jako taki trochę temat na sezon ogórkowy. Znacie tę historię tego potwora zegrza, który tam pożerał jakieś psy i kaczki. No, mi się to bardziej z tym kojarzy. Tutaj autorzy tego eksperymentu, czyli Ebner ze współpracownikami, eksperymentu, który miał miejsce w latach 80., sugerują, że pod wpływem pola elektrostatycznego zachodzą w bardzo tajemnicze zmiany w genotypie organizmów żywych, które cofają ewolucję, tak?
Czyli po pierwsze, te organizmy, które powstają w wyniku tych eksperymentów, są lepiej przystosowane do środowiska. W przypadku zbóż są bardziej wydajne, czy na przykład kukurydza ma 6 czy 8 kolb na jednej łodydze, a podobnie wyglądają zboża, na przykład pszenica. Poza tym te rośliny są bardziej odporne na szkodniki i tak dalej, i tak dalej. Czyli większe plony i bardziej odporne na szkodniki. No po prostu cud. W przypadku pstrągów, nie łososi, chodziło tu o pstrągi, których ikra została poddana działaniu tego pola elektrostatycznego. Z kolei miały następować takie zmiany genetyczne, na skutek których pojawiały się pstrągi, które rosły dużo szybciej, miały większe zęby, były bardziej agresywne i też sugeruje się, że one są jakby taką formą pierwotną, która kiedyś żyła, a potem została w drodze ewolucji zdegenerowana, tak? No i tu się pojawiają moje wątpliwości. Mianowicie w drodze ewolucji generalnie organizmy przystosowują się lepiej do środowiska, nie ulegają degradacji, następuje proces raczej w inną stronę. Ponadto, jeśli chodzi o zboża, to człowiek po to je udomowił i po to je krzyżował, hodował przez wiele lat, próbował je dopasować do swoich potrzeb, żeby właśnie mieć lepsze plony i żeby te rośliny były bardziej odporne na szkodniki. Czyli po prostu na skutek ewolucji, a później wieloletnich działań człowieka, hodowli, krzyżowania i tak dalej, powstały organizmy, które są dla nas bardziej przydatne, a nie mniej przydatne. Więc jakby tutaj to kompletnie do mnie nie przemawia i myślę, że to jest jakaś ściema. Jeśli chodzi o ryby, no to chętnie bym się dowiedział, czy ktoś na świecie stosuje tę technikę, bo ona już dawno nie jest opatentowana, patent stracił ważność. Czyli gdyby to było takie wielkie cudo, że mamy szybciej rosnące ryby, to na pewno hodowcy by się tym zainteresowali, a nic na ten temat nie słyszałem. No to może tyle na ten temat. Bez wątpienia wpływ pola elektrostatycznego na organizmy żywe jest, występuje. Następują zmiany, które cały czas są badane przez naukowców na świecie i sądzę, że jeśli będą te zmiany korzystne dla nas, to zostaną one wykorzystane i myślę, że prędzej czy później o tym się dowiemy, zarówno jeśli chodzi o rolnictwo, jak i hodowlę ryb. Drugie pytanie dotyczy tematyki też związanej z krzyżówkami ryb. Panie Piotrze, mimo że nie pstrąguję, przyszło mi do głowy pytanie, jako że trodź wędrowna i pstrąg potokowy to te same ryby, tylko w innej formie, wędrowna i osiadła. W związku z czym zakładam, że jest możliwość skutecznego zalania mleczem pstrąga ikry troci i vice versa. Proszę mnie poprawić, jeśli tak nie jest. I teraz pytanie, czy były prowadzone syntetyczne badania polegające na tym, że badacze sprawdzali, czy ryba z takiej krzyżówki zostanie w rzece, czy pójdzie w morze? No mówiłem o tym w ostatnim odcinku, trzeba uważniej słuchać. W obrębie każdego rodzaju ryb łososiowatych, mamy trzy te główne rodzaje, czyli salmo, do którego należy łosoś, salmo salar i nasz pstrąg we wszystkich formach, czyli salmo trutta, salvelinus, czyli te źródlaki, palie i tak dalej, ilej trout kanadyjski i onkorynchus, czyli wszystkie łososie pacyficzne i tenczak. W obrębie każdego z tych trzech rodzajów krzyżówki są możliwe, efekty są lepsze lub gorsze w zależności od tego, czy weźmie się samca z jednego gatunku, czy samice z innego gatunku, albo odwrotnie. No w każdym razie efekty tych krzyżówek nie są na tyle spektakularne, żeby się naukowcy i hodowcy tym mocno zajmowali w tym momencie, z tego co wiem. Jeśli chodzi o krzyżówki natomiast wewnątrz gatunku, czyli tak jak tutaj kolega wspomina, czyli gatunku Salmo trutta, czyli pstrąga, który może występować w formach osiadłej i wędrownej, czyli tak zwanej troci u nas, jeziorowej, czy morskiej, czy osiadłego pstrąga, który całe życie żyje w wodzie płynącej. No tutaj oczywiście krzyżówki są jak najbardziej możliwe. Występują na pewno w naturze, czyli trocie, które wchodzą gdzieś tam do parsenty i trafią na samca, samica troci trafi na samca potokowca. Tarł odbywa się w tym samym momencie, w tym samym miesiącu, w tych samych warunkach środowiskowych, więc absolutnie jest to możliwe i na pewno ma miejsce. Więc tak samo w hodowli jest to możliwe, ale niestety nie znam wyników badań, które by odpowiadały bardzo dokładnie na pytanie tu kolegi. Czyli jeśli skrzyżujemy samicę troci
z samcem pstrąga albo odwrotnie, coś z tego wyniknie, czyli ile tych rybek spłynie do morza, jaki procent. Nie słyszałem o takich badaniach. Na pewno taki efekt występuje. Znamy to z praktyki. Kiedyś braliśmy na rybek pstrąga do zarybienia naszej rzeki z jednego z ośrodka z Podolsztynem, gdzie nie było to rozdzielenie tych dwóch form, nie było bardzo dokładne. Nie przykładano do tego wystarczającej uwagi. W związku z tym raz czy dwa dostaliśmy na rybek, który po prostu znikał z rzeki, a był łowiony dużo niżej na jednym z jezior, przez które nasza rzeka przepływa, w formie takich właśnie małych srebrnych rybek, czyli smoltów. To 20-25-28 cm, takie rybki. Łatwo smolty poznać, czyli te pstrągi, które postanowiły zejść do morza, przechodzą proces smoltyfikacji i przy wielkości takiej 20-27 cm najczęściej wysrebrzają się i spływają stadem, dużym stadem. Przeważnie ma to miejsce na wiosnę, w maju, dużym stadem spływają do morza. Oczywiście, jeśli nas spotkają na swojej drodze jakąś zaporę, no to tam zatrzymują się. Często są w tym momencie łowione jako pstrągi przez wędkarzy. No i niestety zabierane, mimo że to są zawsze małe ryby. Łatwo je poznać od zwykłych pstrągów, bo po wzięciu do ręki zostają łuski. Te łuski są bardzo słabo osadzone, smoltów. Cała dłoń jest srebrna po prostu od takich łusek. Więc oczywiście nie wolno ich łowić, trzeba ich dać spłynąć do morza. Ale to też jest dowód na to, że trzeba absolutnie przy hodowli, przy takich zabiegach w gospodarstwach hodowlanych uważać na to, z jakiego osobnika bierze się materiał płciowy. Czyli czy to nie jest czasami samica troci, czy to nie jest samiec troci, żeby nie zrobić sobie psikusa, bo wpuścimy pstrągi, a one wszystkie uciekną nam do morza. Co prawda będą chciały wrócić za jakiś czas, ale jak wiecie sami, na wielu rzekach będzie to niemożliwe, bo ciągle jednak jesteśmy na tym etapie, że budujemy zapory zamiast je rozwalać, jak to ma miejsce na świecie. No mam nadzieję, że odpowiedziałem na te pytania. Czekam na następne. Do zobaczenia za tydzień. Cześć, trzymajcie się, powodzenia na rybach.